Dzień dobry, jestem Giuseppe Giglio Chef. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić nie przepis, ale robimy syrop bardzo, bardzo zdrowy i ważny. To jest czyszczenie, że syrop, że obniża cholesterol i ciśnienie krwi. Ciśnienie krwi. To mówiłem. Obniża cholesterol i ciśnienie krwi. Tak, jest trudne dla mnie. I będziemy używać te składniki. Czosnek, cytryna bio i woda. Teraz idziemy jak to zrobić, dlatego na pewno jest super, super, super dobre i naprawdę pomaga Ci na cholesterol. Ja zrobiłam i mój cholesterol wcześniej była 330 i teraz ja mam 180. Ja tylko używam to i są naturalne tabletki omega 3, ja bez niczego. Idziemy zobaczyć jak to zrobić. Zaczynamy pokroić nasze cytryna bio na średnie kawałki. Takie widzicie? Bardzo ważne, że są biologiczne, dlatego używamy skóra, widzicie? I teraz dodajemy do Thermomix albo inny mikser, że macie. I robimy tak samo z całość cytryny. I wow. Ale pachnie dobre. Ja lubię cytrynę i też czosnek. Teraz dodajemy czosnku bez pokroić, dlatego już jest mały. I dodajemy teraz też woda. Dodajemy pół wody. Widzicie? Pół wody. Zamkniemy i 10 sekund zamiksujemy. To jest pierwsza połowa zamiksuj. Teraz otwieramy. I voilà, i dodajemy ostatniej wody. Tak samo. Zamknięte i 10 sekund. I voilà. Perfetto. Patrzcie jakie musi być. Krem. Patrzcie. Tak. Widzicie? Wlewamy to do garnku. Widzicie? I musicie podgrzewać na więcej mniej 90 stopni. To znaczy, że kiedy startuje, na moment, że startuje grzać, musimy wyłączyć. Często mieszamy, dlatego jest uniformne gotowania. Tak samo, widzicie? Teraz patrzcie, startuje grzać i ja teraz wyłączyłem. Super. Ale pachnie. Teraz przyfiltrujemy ten krem. Tak, widzicie? Dobrze. Super ładna konsystencja. Takie musi być, widzicie? Patrzcie jak będzie wygląda limoncello to. Limoncello czosnkowe. To jest dobre, dobre, bardzo dobre. Kiedy skończymy, to musimy wlewać na ciemne butelkę. I nasze przepis jest gotowe. Ja teraz próbuję. Na zdrowie, na budowie. Przepis skończyłem. Jak widzieliście, ja wypiłam ten kieliszek. Jest dobre. Naprawdę, nie jest super smakujące, ale naprawdę nie jest źle. Jest dobre. Dlatego cytryna i czosnek będę robić prawie limoncello, inne limoncello, bezalkoholowe. To byłby fajne codziennie rano wypić jeden kieliszek i nie boję się dlatego później śmierci buzi. Nie. Dlatego ten na ten strona, jak ja robiła, nie ma problemu, nie będzie śmierci z czosnek. I też nie macie problem tolerancji, żołądek, że czosnek nie digerisci.
Nie trawi się. Nie trawi się, wiesz? Naprawdę próbuj. I później próbujcie 2-3 tygodnie codziennie wypić to. I później musicie zrobić egzaminy krwi. Wyniki krwi. Tak, to ja trzeba mówić. I zobaczymy, jak jest twój cholesterol. Ja czekam twój odpowiadać. I proszę, że podobało ci się ten video, daj mi like i oczywiście subskrybujcie na mój kanał. Giuseppe Giglio Chef. Od Polska jest wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Arrivederci. Hasta luego.